Cześć kochani, witam Was cieplutko ponownie na kanale Basi to Basi. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, bo zainteresowała Cię tematyka wnętrzarska, to witam Cię ciepło, ja mam na imię Basia. Od 3 lat już prowadzę kanał na YouTubie i znajdziesz tutaj takie treści jak beauty, czyli urodowe filmiki, filmiki wnętrzarskie, remontowe, które też się pojawiły u mnie na kanale, jest cała taka playlista, jak i lifestyle, czyli są to tematy kobiece, tematy macierzyńskie i około rodzicielskie. Tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to chciałabym nim zacząć serię na moim kanale kilku odcinków, które pokażą nasze wnętrza, mianowicie taki room tour. Nie wiem, czy room tour brzmi dobrze, bo dzisiaj na tapet weźmiemy sobie kuchnię, więc tak trochę ciężko to nazwać pokojem, bardziej takim pomieszczeniem można by było. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to całą taką relację jeszcze kuchenną możecie też już obejrzeć na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to tutaj pojawi się moja nazwa. Zachęcam, zapraszam, żeby mnie tam obserwować. Tam jestem z Wami na bieżąco. A dzisiaj co? Zapraszam Was już na ten odcinek. Jeżeli chodzi o tematykę taką właśnie room tour, tematykę wnętrzarską, podejrzewam, że kolejne odcinki będę już bezpośrednio nagrywała Wam z miejsca, o którym będę mówiła. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o kuchnię, to wybaczcie mi, ten materiał zobaczycie na przebitkach, nagrywałam go dla Was wcześniej przy sprzątaniu, a w tym momencie jestem dosłownie na 2 dni przed wielkim wydarzeniem u nas w rodzinie, 4. urodziny mojej córki. Jest trochę miszmasz w kuchni i w tym momencie nie da się tam nagrywać, więc wybaczcie, że to będzie na przebitkach. Pójdę sobie, może najpierw opowiem tak ogólnie o naszej kuchni. Nasza kuchnia, tak samo jak i pozostałe meble w mieszkaniu, została zrobiona na wymiar, pod wymiar. Robiliśmy to w firmie pod Warszawą w Zielonce. Im zaufaliśmy, jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o meble na wymiar, zrobiliśmy je pod sam sufit i to się tyczy i kuchni, i innych pomieszczeń, ponieważ z mężem uważamy, że to jest najmądrzejsze rozwiązanie. Nie szkoda nam tego miejsca, potem i tak nie wiadomo, co zrobić pod tym sufitem. Tam jedynie zbierałby się kurz, więc to jest ważne. Jeżeli chodzi o same meble, postawiliśmy w ogóle w naszym mieszkaniu na taki motyw bardziej, jakby to powiedzieć, może nie motyw, na taki styl skandynawski, mi się on cały czas bardzo podoba, poszliśmy w biel i drewno. Ja uważam, że całe to takie ogólne wnętrzarskie wykończenie mieszkania, czyli meble, ściany, blaty, takie rzeczy, te już stojące, nie wolno stojące, nie mówię o kanapie, o stole i tak dalej, dobrze, kiedy są w naturalnych barwach, bo kiedy nam się znudzą jakieś kolory, no to tutaj nie musimy robić gruntownego, wiecie, przemalowania i zmian, gruntownego remontu. Natomiast ja lubię ozdabiać wnętrza dodatkami, czyli zmieniam sobie, co to są poszewki na poduszki, zmieniam sobie, nie wiem, dywan, zmieniam sobie pokrowce na krzesła itd., itd. I moim zdaniem jest to takie mądrzejsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Ok, idziemy w biel i w drewno. Stricte drewna tutaj nigdzie nie mamy. Zacznę może od paneli. W całym mieszkaniu mamy położone panele, wyjątkami są tylko łazienki, gdzie są kafelki. Jeśli chodzi o panele, są to panele kupione w Leroy Merlin. Nie najdroższe, ale też nie najtańsze. O ile dobrze pamiętam, to chyba był Actens, tak się nazywały. Jeśli chodzi o kolor, był to chyba Dąb Kanada, ale jeszcze to zweryfikuję z moim mężem i na pewno w opisie filmu znajdziecie taką informację, żebyście wszystkie dane mieli. Jeżeli chodzi o panele, nie żałuję, że podaliśmy je na całe mieszkanie, ponieważ dzięki temu mieszkanie wydaje się jeszcze większe, jeszcze spójniejsze ze sobą. W kuchni też nie bałam się tego robić, są to panele winylowe, są wytrzymałe, nie zbiera się tak na nich kurz, więc serdecznie Wam polecam. Jedyne ale, jakie mogłabym mieć do tych paneli, widziałam to w komentarzach na Leroy Merlin, że one mają skłonność do rysowania się i faktycznie te rysy nie są mocno widoczne, trzeba się przyjrzeć z poziomu na kolanach, że tak powiem, i wtedy je zobaczycie, natomiast niestety one się tworzą. Jeżeli chodzi o odcień, jak dla mnie one fajnie wyglądają, bo widać słoje, ale z drugiej strony ta barwa jest taka w miarę jednolita, nie ma żadnych ciapek i tak dalej. Są one dość jasne, takie chciałam, przejrzyste, powiększają jeszcze bardziej pomieszczenie. Meble, tak jak wspomniałam, są na wymiar, wszystkie meble kuchenne są białe i w poprzednim mieszkaniu mieliśmy połysk, teraz postawiliśmy na trochę, nie ukrywam, też tańszą opcję, jest to półmat. Dalej są to meble lakierowane, czyli z nich w całkiem łatwy sposób możemy pozbyć się wszystkich zabrudzeń, nie wiecie, jakichś plam.
i są one szczelne, że tak powiem, dobrze zabezpieczone, bo mamy lakier. Co jak się brudzi, no to już jest kwestia taka, powiedziałabym, umowna. Jak dla mnie, wydaje mi się, że one trochę łatwiej się brudzą niż te błyszczące, natomiast na błyszczących też było widać paluszki, a tutaj tego nie widać, więc zależy, na co zwracać uwagę. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o uchwyty, na pewno zauważycie, że tutaj w kuchni nie mamy uchwytów, mieliśmy tak w poprzednim mieszkaniu i ja chyba też w błędach remontowych wspominałam o tym, że jeżeli chodzi o uchwyty, to dla mnie jest to rzecz niebezpieczna. Mieliśmy taką sytuację z naszą córeczką, która wtedy chyba jeszcze nawet 2 lat nie miała, ganiała, mocno biegała, poślizgnęła się w kuchni. Uderzyła się o uchwyt, złapała się tak za oko, przestraszyliśmy się, że po prostu coś się stało z okiem. Okazało się, że tuż pod okiem się uderzyła, także szczęście w nieszczęściu, także stwierdziliśmy, że żadnych uchwytów tutaj nie chcemy i też które się po prostu brudzą, łatwo tłuszcz na nich osiada, kurz. Także jak dla mnie takie frezy są jak najbardziej na plus. Teraz przechodzimy sobie do kolejnej kwestii, czyli do blatów. Już opowiedziałam Wam mniej więcej o meblach, jak to wygląda, w sensie o frontach. Jeżeli chodzi o blaty, tutaj postawiliśmy na laminat, który imituje drewno. Moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, rzeczywiście nawet jak znajomi przyszli, to też pytali się, o kurczę, jednak zrobiliście drewno, bo faktycznie wygląda to tak rzeczywiście, tak powiedziałabym, realnie bardzo fajnie oddaje ten motyw taki drewniany. Jeżeli chodzi o laminat, tutaj też poszliśmy w dąb. Jest to laminat, który nazywa się dąb Hamilton. Dokładny kod tego laminatu, to oczywiście tych blatów podam Wam na dole w opisie tego filmu. I jeżeli chodzi o te blaty, to zarówno ten laminat jest właśnie na blacie takim roboczym, tak sąsiedzi remontują, są na blacie roboczym, jak i ten blat, miałam taką wizję, przechodzi na ścianę. Bardzo mi się podobało takie rozwiązanie, widziałam to w inspiracjach u jednej z dziewczyn, którą obserwuję na Instagramie. W poprzednim mieszkaniu mieliśmy fototapetę, mieliśmy szkło, to też było spoko, natomiast tutaj stwierdziłam, że skoro i z laminatu fajnie wszystko się ściera na blacie, to czemu by tego laminatu, też takiego panelu, nie zrobić na ścianie. Moim zdaniem fajnie to wygląda, ważne jest tylko to, żeby nie robić tego na całej szerokości kuchni, ponieważ wtedy można by było pomyśleć, że jesteśmy w jakiejś skrzyni czy w trumnie i na to też dała nam znać nasza projektantka od mebli. Natomiast zrobiliśmy to na dwóch, można powiedzieć, ścianach. Jedna to ściana właśnie, gdzie mamy kuchenkę indukcyjną, taka ściana, gdzie gotujemy właśnie, przyrządzamy potrawy, a druga ściana jest to ściana, gdzie mamy zlew, też jak na chlapie, żeby nie nachlapało na farbę, tylko na laminat i ta ściana idzie taką przedłużką na ścianę, gdzie mamy ekspres. Więc też fajnie wszystko to wygląda, już wychodzi również na salon. Jeżeli chodzi o meble, to postawiliśmy przeważnie w szuflady. Zainwestowaliśmy w szuflady, koszt jednej szuflady, ja mówiłam to w filmiku remontowym, jednym, już nie pamiętam którym, to jest około 500 zł, więc nie jest to tania impreza. Natomiast moim zdaniem warto, bardzo fajny sposób się te rzeczy przechowuje. Dajcie w ogóle znać pod dzisiejszym filmem, czy chcielibyście taki odcinek na temat kuchni, ale właśnie jakie przechowuję produkty, co gdzie trzymam, jaka szafka jest czemu dedykowana, no to wtedy postaram się już bezpośrednio z serca domu, czyli z mojej kuchni, dla Was taki odcinek nagrać. Jeżeli chodzi o szuflady, postawiliśmy na system szuflad Bloom, znany, Bloom Tandem Box, chyba tak to się nazywa. One mają całkiem niezłą dźwignię i potrafią dużo utrzymać i naprawdę fajnie nam się te szuflady sprawdzają. Jedyny minus jest taki, że synek jest z łatwością otwiera, który jeszcze nie ma 2 lat i grzebie tam. No ale coś za coś. Najważniejszym sprzętem, może nie najważniejszym, ale największym, pierwszym rzucającym się w oczy u nas w kuchni jest to lodówka. Powiem Wam, że nad lodówką długo myśleliśmy, zastanawialiśmy się, na jaką postawić i początkowo źle szukaliśmy, ponieważ w wyszukiwarce szukaliśmy lodówek side by side, bo byliśmy świecie przekonani, że są to lodówki, które są podzielone też nie tylko na 2, ale krzyżyk na 4. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że lodówki side by side są to stricte lodówki, które mają 2 skrzydła. Są tak podzielone, gdzie jedno skrzydło to jest lodówka, drugie skrzydło to jest zamrażarka. Nie chcieliśmy takiego rozwiązania, ponieważ dokładnie taką lodówkę widzieliśmy, użytkowaliśmy co jakiś czas u moich teściów i powiem Wam, że nawet oni na nią psioczą i się denerwują, ponieważ jest to lodówka, która jest olbrzymia, jest naprawdę spora, dużo zmieści, ale dużo rzeczy się tam psuje. Z tego względu, że Wy nie widzicie, co w tej lodówce macie, ponieważ ona jest wąska. Jeżeli całą jedną część zajmuje Wam zamrażarka, to na lodówkę zostaje też część, która wcale nie jest jakaś za szeroka, a po prostu ta lodówka jest głęboka. I macie tak, że macie produkt za produktem, za produktem, za produktem.
i bardzo łatwo rzeczy się terminują, pleśnieją itd., itd. Więc my woleliśmy pójść w lodówkę, która może nie będzie aż tak wysoka, chociaż też nie będzie niska, ale która będzie szersza. I marzyła nam się lodówka, która będzie właśnie czterodrzwiowa, gdzie cała góra, te dwoje drzwi, to będzie lodówka, a cały dół to będzie zamrażarka. I okazuje się, że takie lodówki tego typu nazywają się lodówki typu French Door. Także warto jest to zapamiętać, nie popełniać naszego błędu. I taką lodówkę kupiliśmy. Jeżeli chodzi o wybór lodówek French Door, niestety nie jest on jakiś szeroki. Natomiast ta, którą my mamy, no na razie mieszkamy tutaj krótko, bo 3 miesiące w obecnym mieszkaniu, ale mogę Wam powiedzieć, że jest sztosik. Jest to lodówka od firmy Sharp. Nigdy chyba z tej firmy nic mężem nie mieliśmy. Postawiliśmy na lodówkę, która jest inoksem, tak? Czyli to jest taki szaro-srebrny odcień. Stwierdziliśmy, że on będzie do wszystkiego pasować. Chociaż ta lodówka też występuje w kolorystyce beżowej. To są chyba tylko te dwa kolory, które możecie dobrać. Przewspaniała lodówka, która ma naprawdę wysokie półki. Także zmieścicie jakieś wysokie garnki jeszcze z pokrywką. Lodówka, która jest mega szeroka, więc wszystko sobie fajnie poukładacie i widzicie, co macie, rzadko kiedy coś nam się psuje. Lodówka, która też ma głębokie i całkiem szerokie te półeczki, kieszonki z boku, na drzwiczkach i wysokie. Bez problemu zmieścicie tam chociażby piwo czy jakieś soki. Naprawdę jest mega pojemna. Jeżeli chodzi o zamrażarkę, też jest fajnie wymyślona. Szuflady, także dla mnie jak najbardziej na plus, że jest dużo szuflad, wtedy jest łatwość przechowywania. No nie mam się do czego przyczepić. Następnym sprzętem, który teraz też widzę, jest to piekarnik. I powiem Wam, że piekarnik jest to jedyny sprzęt, który przed samym zakupem, przed samą realizacją, właściwie już realizacja naszych mebli była w toku, zmieniliśmy. Początkowo mieliśmy kupić piekarnik Samsunga Dual Cook, który ma opcję, że możecie w innej temperaturze piec na górze rzecz, a w innej na dole, i stwierdziliśmy, że to będzie spoko. Natomiast docelowo stwierdziliśmy, że żeby zminimalizować sobie sprzęt w mieszkaniu i niektórych rzeczy nie przechowywać, a nasz parowar niestety zaczął się psuć, w sensie on miał 3 piętra i jedno całe popękało, kolejne już też zaczęło pękać, to stwierdziliśmy, że zainwestujemy w piekarnik, który będzie parowy, będzie z opcją parowania, bo z tej opcji korzystamy najczęściej w lecie, ale być może właśnie nie trzeba będzie wystawić sprzętu, tylko będzie piekarnik już wbudowany, to będziemy z tego korzystać częściej i postawiliśmy na piekarnik firmy Electrolux. Dobrze mówię, tak, firmy Electrolux, dokładny model też Wam podam w opisie. Tutaj też mi zależało, wiem, babska rzecz, żeby był konkretny kolor. Chciałam, żeby sprzęty były w kolorze czarnym. W ogóle marzyła mi się też czarna lodówka, ale takiej nie było dostępnej. Więc ten piekarnik jest cały czarny, włącznie z tym panelem. Panel jest dotykowy, naprawdę macie full opcji. Macie opcje podstawowe, macie opcje specjalne, macie samoczyszczenie, właśnie gotowanie na parze i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajną opcją, z której już kilkakrotnie korzystałam, jest to podtrzymywanie temperatury. Wtedy nagrzewa Wam się piekarnik chyba do 80 stopni i podgrzewa Wam się jedzenie, żeby też jakoś nie wyschło, ale żeby trzymało ciepło. Czyli na przykład wyjecie obiad, Wasze dziecko jeszcze śpi, nie wiecie, ile to potrwa, no to żeby temperaturę to danie trzymało, czy nie wiem, już ugotowałyście obiad, a mąż dzwoni, że przedłużyło się spotkanie, nie wiem, będę 20 minut później, i cały czas ta temperatura Wam się podgrzewa, to jest spoko, to jedzenie nie będzie zimne. Serdecznie polecam, naprawdę fajna, fajna opcja. Jeżeli chodzi o parowanie w nim, też się świetnie sprawdziło, parowaliśmy non-stop, nałogowo, jeżeli chodzi o sezon letni, i naprawdę spoko, wszystko się tutaj sprawdziło. Jeżeli chodzi o parowanie, tutaj macie specjalne dwa naczynia, w których możecie parować, oczywiście można coś sobie jeszcze dokupić, gdybyście chcieli. Kolejnym sprzętem jest to płyta indukcyjna. I teraz tak, szukaliśmy płyty indukcyjnej, widzieliśmy, że chcemy coś innego niż mieliśmy na poprzednim mieszkaniu. Na poprzednim mieszkaniu mieliśmy płytę od Samsunga, dobrze mówię? Chyba tak, nie, albo Boscha, chyba Boscha. Chyba Boscha, tak, płytę Boscha. I sama płyta, ok, nic się nie zepsuło, dobrze działała, natomiast jej minusem były pole. Ponieważ tych pól, były to 4 pola bodajże, tylko że jedno z tych pól było to pole kombo, jakoś tak. Czyli pole, które było dostosowane, teoretycznie tak nam to sprzedali, że wiecie, możemy tam upiec kaczkę, możemy coś zrobić w takim żaroodpornym naczyniu na tych dwóch polach, że takie się coś mieści. Ale umówmy się, kończyło się na tym, że jak ja robiłam kaczkę, a robię kaczkę co jakiś czas i robię ją w naczyniu żaroodpornym, to ja jej nie robię na kuchence, tylko ja ją robię w piekarniku.
Więc to pole dual, jakby takie duo, nam nie było potrzebne, takie combo. A kiedy już chcieliśmy z oddzielnych tych pól skorzystać, to się okazało, że nie każdą patelnię łapało, a nawet jak chcieliśmy coś zrobić właśnie w większych garnkach, to dwa duże garnki przy sobie się już nie mieściły. I taką oto właśnie płytę kupiliśmy w firmie AEK. I firma AEK jest to odnoga, tylko powiedzmy level wyżej od firmy Electrolux, czyli takie jakby ich siostrzana firma, która jest troszeczkę z wyższej półki. I kupiliśmy taką firmę, chciałam powiedzieć, kupiliśmy taką kuchenkę od firmy AEK, która jest też kompatybilna od razu z OCAP-em. OCAP jest akurat firmy Electrolux, ale one ze sobą fajnie współdziałają, że kiedy włączycie kuchenkę, to zapala wam się od razu światełko w OCAP-ie i nie musicie też jakby włączać właśnie OCAP-u wietrznika, tylko on automatycznie pod wpływem albo jak wyczuje zapachy, albo pod wpływem też bierze pod uwagę długość gotowania, ile czasu jest ta płyta włączona, sam się załącza. I załącza się albo na taki podstawowy, najniższy poziom wiatraczka, albo na wyższy, może być jeszcze wyższy, wtedy macie wrażenie, jakbyście byli na Modlinie, albo na lotnisku Chopina. Ale ogółem jest spoko, naprawdę się u nas sprawdza, nie mogę się do niczego przyczepić, jeżeli chodzi o pola. Lodziomiodzio mam 5 pól. Mogę gotować różne zupy na jednym, różne zupy, no właśnie, już tak mi się do zupie o obiedzie. Mogę gotować różne rzeczy na jednym, może się gotować zupa, na drugim mogę robić sos na obiad, na trzecim mogę robić jakieś placki, a na czwartym mogę sobie, nie wiem, grzać czekoladę, rozpuszczać, żeby sobie wypić na gorąco, no już tak mówię od czapy. Także naprawdę jest lodziomiodzio, mega Wam polecam, jak szukacie płyty indukcyjnej, to ta od firmy AEK jest zarąbista. Kolejnym sprzętem jest zmywarka, jeżeli chodzi o zmywarkę, ponownie zainwestowaliśmy w firmę Bosch. Tak naprawdę zależało nam, żeby kupić taką samą zmywarkę, jak mieliśmy na poprzednim mieszkaniu, oczywiście 60, ponieważ mniejsze jak dla nas się kompletnie nie opłacają. Natomiast tej poprzedniej już nie było dostępnej i musieliśmy kupić zmywarkę też z Boscha, która jest dotykowa. No i właśnie to jest jedyny minus. Ja wiem, że wszystko idzie z duchem czasu, ale tak naprawdę cieszyłabym się, gdyby niektóre rzeczy troszeczkę się przyhamowały, albo żeby to człowiek mógł sobie wybrać, jaką opcję woli. Sama zmywarka jest spoko, jest mega podobna do tej wcześniejszej, znowu mamy wysuwaną tacę na górze, taką na sztućce i ja to wolę, nie jestem team koszyczek, jestem team właśnie ta wysuwana szuflada, dajcie znać, jak Wy macie. Natomiast dla mnie minusem jest właśnie ten dotykowy panel, ponieważ już niejednokrotnie miałam tak, nawet mój mąż chyba tak samo, kiedy otwieraliśmy te drzwiczki do końca i coś załadowywaliśmy do zmywarki od przodu, to po prostu łydką naciskaliśmy na włącznik albo na jakieś funkcje, na eko czy coś innego. Także jest to bardzo delikatne, trzeba na to uważać. Natomiast poza tym sama zmywarka bardzo dobrze nam się sprawdza. Kolejnym sprzętem, o którym już troszeczkę wspomniałam, czyli zlewozmywak. Jeżeli chodzi o zlewozmywak, tym razem w zeszłym mieszkaniu mieliśmy frankę, a tym razem poszliśmy w Blanco. Kupiliśmy troszeczkę ryzykancko może czarny zlew. Słyszałam dużo opinii, że robią się zacieki, że brzydko to wygląda, a taki zlew trzeba dbać. I powiem Wam, że gdyby nie sytuacja, która się zadziała wczoraj, to bym Wam powiedziała w cholerę, mam gdzieś ten zlew, zabierajcie go, bez nadziei, nie kupujcie czarnych, wszyscy mają rację. Rację mają, niestety o czarny zlew trzeba dbać i faktycznie na nim zacieki widać i powiem Wam, że jak tylko zaczęliśmy z niego korzystać, to niestety wyszło lenistwo, innymi rzeczami się zajmowałam, zlewem jakoś tak wiecie, mi się nie chciało, nie chciało i były zacieki, nie wyglądało to ładnie, więc pod tym się podpisuję. Natomiast okazało się, że wystarczyło tylko raz wyczyścić ten zlew i od wczoraj nic się z nim nie dzieje. Jeżeli chodzi o sposoby na czyszczenie czarnego zlewu, dajcie znać, czy chcecie taki filmik, chociaż tak naprawdę na YouTubie ich troszeczkę jest, więc wystarczy pogooglać. Tak najkrócej mówiąc, już streszczając Wam, chodzi o olejowanie zlewu. I ja właśnie takie olejowanie wczoraj zrobiłam i dzisiaj po prostu nic na tym zlewie nie osiada, ani wczoraj. Prześlicznie wygląda jak nowa sztuka. Jeżeli chodzi o sam zlew firmy Blanco, polecam Wam, wygląda bardzo ładnie. My postawiliśmy na zlew, który jest jednokomorowy, ponieważ na przykładzie właśnie z poprzedniego mieszkania widzieliśmy, że tam mieliśmy dwie komory, z tej drugiej rzadko korzystaliśmy, a z kolei ta większa była dla nas za mała. Czyli jak przyszło nam jakiś duży garnek albo jakąś blachę po cieście, no to można było się po prostu wkurzyć, bo ta woda bryzgała wszędzie dookoła. Teraz mamy dużą komorę, fajnie nam się to sprawdza, mamy taki zestaw garnków, który się nie myje w zmywarce, trzeba ręcznie,
więc jak najbardziej dla mnie na plus. Ja też ostatnio częściej piekę, są różne okoliczności ku temu, więc też fajnie, kiedy taką blachę od ciasta mogę sobie wygodnie umyć. Oczywiście ten zlew ma taki ociekacz mały, więc z niego też możemy sobie skorzystać. Jeżeli chodzi o czyszczenie, też nie zauważyłam żadnych problemów, tak naprawdę mało jest tu takich zakamarków, gdzie ten brud nam osiada. Jedyna rzecz, którą chciałam tutaj wspomnieć, to do tego zlewu kupiliśmy i właśnie baterie. No oczywiście wiadomo, że trzeba było kupić baterie i tutaj nie mieliśmy nic sprawdzonego, po prostu zaufaliśmy sprzedawcy w mniejszym takim małometrażowym sklepie, nazwijmy to, który nam polecił baterię Dante. Bateria Dante Gerbera, tak się nazywa. Dokładny model będzie w opisie po raz kolejny, już nie wiem, który raz to dzisiaj mówię. No i ta bateria jest do dupy. Tej baterii Wam nie polecam. Znaczy, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ona jest spoko, bo ją sobie zdejmujecie z takiego pipka i możecie sobie, wiecie, oblać cały zlew dookoła i nie ma problemu. Jest to bateria, którą nam poradził z tego względu, że ona nie ma tego długiego węża pod spodem, a problemem jest to, że kiedy baterie mają te długie węże na dole, to po pierwsze, one nie są aż tak praktyczne, bo nigdy tego węża tak do końca nie wysuwacie, więc po co Wam taki długi? A przez to, że jest taki długi, to Wam w kółko tylko strzela o wszystko, o kosz na śmieci, o inne rzeczy i się plącze. Więc postawiliśmy na coś, co nie ma tutaj wysuwanej takiej właśnie tego wężyka, ale co ma elastyczną giętką. No ta bateria jest cała elastyczna, poza tą końcóweczką chromowaną. I to jest spoko opcja. Natomiast jeżeli chodzi o nurt wody, czyli ta woda, jakby intensywność tej wody, jaka leci, to jest jakaś tragedia. Czy ja dam malutko tej wody, czy ja tej wody dam, żeby płynęło jej więcej, to po prostu ona mi tak strzela praktycznie w jedno miejsce, że nie ma takiego jakiegoś rozbrysku. Właśnie jest rozbrysk, że ten nurt wody, nie wiem, coś tam jest nie tak, w uszczelce, nie wiem w czym, która podobno tam jest, że po prostu wszędzie mi to bryska. Strasznie jest mocny ten nurt wody i tak jakby w jeden punkt wwalony, no nie wiem jak to nazwać, jakoś coś tam jest nie tak. I wydaje mi się, że to jest kwestia baterii, a nie kwestia jakiejś uszczelki, bo rozmawiałam z mężem i myśleliśmy, że może jakąś nasadkę trzeba kupić, bo czasem tak jest, a się okazało, że tutaj ta nasadka jest. Tylko ona po prostu tak funkcjonuje, więc no, jak dla mnie coś tutaj nie pykło. Jeżeli chodzi o sprzęty, to został nam już ostatni, tak mi się wydaje, zaraz spojrzę na ściągiel, czyli ekspres do kawy. Jeżeli chodzi o ekspres do kawy, nie mamy nic nowego, w ogóle bardzo chętnie posilę się waszymi jakimiś poradami, polecajkami, jaki ekspres do kawy polecacie. Takie, które mają już wbudowany ten pojemnik na mleko, bo mi tego brakuje. My mamy ekspres, który wzięliśmy ze swojego poprzedniego mieszkania, jest to ekspres De'Longhi Magnifica S, chyba tak się nazywa. Ekspres, który jest bardzo fajny, cały czas nam funkcjonuje, nic tam się nie zepsuło, znaczy nie, przez te ileś tam lat, długo już go mamy, nie pamiętam, ale strzelam, z 6 lat go mamy. To raz zepsuł się ten właśnie dozownik, taki spieniacz na mleko, ale na szczęście to była kwestia jakiejś uszczelki i wszystko dalej pykło, jest ok. Natomiast tak, wygodne dojście do wody, nie ma problemu, żeby ją wlać, wygodne dojście do kawy, bo od góry się ją wsypuje, natomiast właśnie jest problem z mlekiem, żeby sobie spienić mleko tylko sobie, ok, jestem w stanie to zrobić, natomiast jak przychodzą goście, to ja tylko mam wrażenie, że stoję przy tym ekspresie i spieniam jedno mleko, biorę kolejny kubek, spieniam kolejne mleko, biorę kolejny kubek, spieniam następne mleko. No niestety, to jest takie problematyczne, także wolałabym, żeby był ten pojemnik na mleko. Na razie nie kupimy nowego ekspresu, ale kto wie, może za rok. Także bardzo chętnie posilę się waszymi polecajkami. Jeżeli chodzi o kwestię kuchenną, to jeszcze sobie tylko myślę, że taką ważną kwestią w kuchni jest też oświetlenie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to też raz mnie jedna koleżanka zapytała, Basia, na ile oświetleń, na ile punktów świetlnych żeście się zdecydowali przy takim dużym salonie. Bo my w ogóle kuchnię mamy otwartą na salon. Salon ma, ten pokój ma w ogóle 33 metry kwadratowe. Także część z tego jest to salon, część z tego jest to kuchnia. I tutaj tak naprawdę mamy tylko dwa punkty świetlne, takie główne i są to takie lampy, żarówki kupione i tak samo lampy w IKEA, to się chyba nazywało Brusta jakoś tak, które możecie zobaczyć teraz na przebitce. Postawiłam na kolor czarny, żeby też pasował i do piekarnika, i do płyty, wiecie, i do zlewu, ekspresu itd., itd. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenia, to jeszcze mamy listwy. Mamy listwy LED-owe, serdecznie Wam to polecam. Mamy tutaj w kuchni okno, więc one też nam doświetla jeden z blatów. Natomiast na tych blatach, na których okna wiadomo, że nie ma, to właśnie mamy listwy LED-owe i jedna z takich listew znajduje się nad właśnie kuchenką, płytą indukcyjną i doświetla nam całą długość tego blatu roboczego, a druga taka listwa znajduje się nad zlewem i też doświetla aż od okna do zlewu nam tamtą przestrzeń.
Bardzo Wam takie coś polecam. W ogóle polecam też zwrócić uwagę w kuchni na blaty robocze, żeby ich było jak najwięcej, bo jeżeli gotujecie, to nigdy tego miejsca nie jest za mało. Nigdy nie jest go za dużo, może tak. Nigdy go nie jest za dużo, ponieważ pamiętajmy, że jeszcze na blat roboczy trzeba przewidzieć miejsce na czajnik, właśnie na ekspres, na jakieś sprzęty, które muszą być na wierzchu, na płytę, która nam odejmie blat roboczy, na zlewozmywak, na chlebak, na jakąś masielnicę, coś takiego i się okazuje, że tego blatu nam ubywa. I potem zostajemy z małym wycinkiem, tak naprawdę ciężko jest cokolwiek ugotować, pokroić i tak dalej. Także na to zwróćcie uwagę. Dobrze, kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to ja się strasznie rozgadałam. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że miło Wam się słuchało tego, co mówiłam. Gdybyście mieli jakieś pytania, gdyby się okazało, że jeszcze jakieś rzeczy nie poruszyłam tutaj, a jest dla Was istotne, jeżeli chodzi o kuchnię, to oczywiście zadawajcie te pytania w komentarzach. Ja na wszystkie komentarze, mam nadzieję, że to widzicie, odpisuję i to staram się w miarę szybko. Jeżeli dzisiejszy filmik Wam się podobał, to oczywiście kciuk do góry, mile widziane. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, a podobają Ci się moje treści, zachęciłam Cię do oglądania mojego kanału, moich filmików, to będzie dla mnie bardzo cenne, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał. A ja już się na ten moment z Wami żegnam, życzę miłego Ci dnia. Guzika. Pa, pa.